Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony po raz kolejny z wami Adi. Ostatni odcinek skończyliśmy przed tą oto piękną maszynką. Mój przyjaciel mnie zachęca, bym do niej wskoczył i popierdzielał w mrok. A więc cóż zrobić, cóż zrobić, cóż zrobić? Wskakujemy i mkniemy dalej. Ach, patrzcie. Ło, jak to chodzi, jak to gra. Włączyć światła. Ło. Wuje, aby prowadzić. To jedziemy, ne? Trzymaj się, przyjacielu. Trzymaj się. Ale zarobiście, ludziska. Coś fantastycznego. Powodzenia, dzięki, dzięki, towarzyszu. By wyjść z wagonu, nigdzie nie będę wychodził. Będę popierdalał sobie i strzelał do przeciwników. Ciul mu w dupę. Zabiłem go? Nie wiem. Jebane stwory. Patrzcie, ile tu tego świństwa jest w tunelach. Nawet nie opłaca się do nich strzelać. Będę po prostu mknął do przodu, by ukończyć tą misję, tą część, to zadanie. Rozwalimy to? Oła, 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 oła. Ale po co ja mam odpalać silnik? Jak tu takie dziadostwo przede mną? Otworzą mi tą bramę, czy nie? Może po... O kurwa, do tej dziury mam wejść? Nawet mnie nie straszcie. Nie, prosto muszę jechać, to poczekajcie. Wyjdę na chwilę i otworzę te wrota. Cyk, 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 cyk. Przełącznik jest. Okej. Chyba jest okej. Tutaj coś jeszcze. Czemu one się nie otwarły? Momencik. Oj, coś się nie otwarły nam te wrota, kochani moi mili. Poczekajcie, coś wykombinujemy przecież. Nie może być tak. O, zmienimy sobie maskę. Nie może być tak, że wrota nam się nie otwierają. Jeszcze raz walimy tą wajchą. A teraz? Też nic. No to Lipton niezły, poczekajcie, tutaj widziałem jakąś dziurę. Nie, niechybnie do niej trzeba wejść. Tylko jak? Momento, momento. Stanęliśmy przed jakimś ciężkim zadaniem. Dokąd idą te kable tam? Tego się nie da przełączyć? Nie. Tu idą te kable, tu. A następnie tu. Fuck. Co za gówno. Spokojnie. Brzydzę się tego wszystkiego. Da się tu wejść? Muszę pójść gdzieś tam. Muszę pójść gdzieś tam dalej, żeby... Fakencja. Fuj, ale to wszystko tu jest okropne! To chujstwo muszę zabić, bo inaczej zginę. Dobra. Kurwa, słyszę jakieś... Bestie tu biegają. Dobra, muszę wejść do tej dziury. Chuja, nie muszę do nich tutaj wchodzić. Ja pierdzielę. Masakra, mówię wam. Im dłużej tutaj będę, tym mam mniejsze szanse na to, żeby przeżyć. Tyle wam powiem.
Ja pierdziele. Ale się wjebałem w kabałę. Zresztą ma jakieś żądło w dupie. Ja zginę zaraz przecież. Kurwa, aż gdzie to jest? Kompletnie się pogubiłem. Wyrywam stąd. Masz chuju. Masz. Masz. Uch. Okropnie tam było, nic nie uzyskałem. Poczekajcie, jeszcze raz tam muszę wejść. Tutaj się nie dało, poczekajcie sobie, naładuję latareczkę, a właśnie, bo ciemno jak w dupie było. Na pewno te stwory nie lubią światła. O. Muszę trzymać się lewej. Ale tutaj nie da się wejść, co? Czekajcie, szybko, szybko. Trzymać się lewej, to jest najważniejsze. Trzymaj się Adi lewej. Idziemy dobrze. Trzymamy się lewej! Wydupczać. Chyba jestem na dobrym szlaku, tak. O, masakra. Masakra, masakra, ludziska. Ależ to tu wszystko jest starsze. Jest, brama się otwiera. Starsze, co ja pieprzę, starsze, straszne. Trzymać się prawej, trzymać się prawej, trzymać się prawej i wypieprzać sąd. O, tędy da się chyba wyjść. Tu nie wskoczę, co? Wydupiam. Nie będę się z nimi, albo zresztą jeszcze sobie zabiję. Kurde, gdzie jest wyjście? Tu. One nie lubią światła, wiecie? Dobra. Ja pierdzielę, ależ to była masakra. Skakuję do swojego pojaździku. I mknę dalej. A czemu tu się nie otwarło? Muszę jeszcze raz tutaj ten przełącznik pewnie uaktywnić. Jeszcze raz jedziemy. O, teraz się chyba otwiera. Skakuj, 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 bo nie wiadomo, co nas tam spotka. Mkniemy. Ależ przygody, ja nie mogę, ależ przygody. To, że jesteśmy tak strasznie oświetleni, to, że mamy tyle lamp, daje nam nad nimi przewagę, bo oni piekielnie się boją światła. Poczekajcie, sprawdzę mapę. Dobra, to idziemy dalej. A tu sobie mogę na chwilkę wyskoczyć, co czy nie? Wyskoczyć, żeby obsępić kolesia i zmienić maskę. Wiem, że nie jest dobre. To co robię? Wyrywam. Wyrywam, wyrywam. Nie było to zbyt bezpieczne. Sądząc po tym, kogo tam widziałem w oddali. Oho. Ale to mi więcej... Pchamy to? Pchamy. Co się będziemy jebać? Jak się da, to pchamy. Ależ masakra piły spalinowej. Jeb mu. Jeb mu. Szybciej, szybciej. Przeładowuj, chłopie. Przecież nas tutaj ubiją jak psy. Chciałem tylko sprawdzić po prostu, czy mkniemy w dobrym kierunku. Ja pierdolę. Ale żeś. Co? Przywalę sobie coś w żyłę, poczekajcie.
Dobra, cały czas jesteśmy na dobrym szlaku. Trzeba się rozglądać, piekielne, na wszystkie strony, popatrzcie. Kurczę, nie miałem przeładowanego. Dobra. Przeładuję sobie szybko, 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 przeładowuj, przeładowuj! Bo nas wykończy skurwysyn jeden z drugim. Ja pierdolę. Ale masakra. Spokojnie. Chrumu. Spokojnie, chrumu. Nie panikujemy. Gdzieś dojedziemy tam drezyną, żeby tylko nie zginąć. Za długo trwa to przeładowanie, Artem. Jeszcze latarkę muszę naładować. Czekajcie, dalej mamy mknąć? Muszę przełączyć ten pewnie, wiecie? Poczekajcie. Przełączyć muszę na pewno tory, żeby jechać w inną stronę, co? O, ależ to jest piekielnie. O kurde, ale przejażdżka teraz będzie, patrzcie. Obym to przeżył. Fuck. Ale chyba żyjemy, także nie jest źle. Zaraz się dowiemy wszystkiego. Wczytywanie jest, także żyjemy. Łach, masakra była w tej drezynie. Nie wiem, ile nagrywam. Zobaczymy, co się teraz stanie. Szkoda, że najprawdopodobniej rozdupczyłem swoim towarzyszom tą drezynę. Ładujemy światełko, żeby mieć. Okej, przeładowanie jeszcze. I gdzie mkniemy? Dalej mamy mknąć? Prosto, dobra. Czyli wsiadamy dalej do swojej drezyny. Właśnie, wyczyścić się siedzonko i zaiwaniamy. Mam nadzieję, że dobrnę już do celu. Ale patrzcie, ileż pracy musiało kosztować stworzenie tak wspaniałego świata tutaj pod ziemią. Chyba moi. Fajnie, jak jesteście dobrzy, to ja dobry. Okej, nie będzie jadki. Przyjaciele. Выручь, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Им бы жить да жить. Ой, завше помогам, завше помогам, людиска. Так что же мы теперь? Как же мы без них? Да может живы еще. Что ты хоронишь, старочек? Как себе выходить из того? Стрельба-то какая была? Стрельба! Не бенда, прежде люди до вас стрелял, не? To jest normalny sklepik, ludziska z amunicją i tak dalej, i tak dalej. A więc myślę, że to jest dobry moment, żeby zasejwować grę. Może ty wszystkich, a może ty tego chuj.
Gdzie mam teraz iść? Chyba dalej, co? Spojrzę na mapę. Okej, dalej prosto. Ach, nie wiem co robić, nie wiem co robić. W każdym bądź razie jedno jest pewne. Sprawdzę swój stan posiadania. Tu mam tyle naboi. Tu tyle, także tragedii nie ma. Co on tutaj ma? Karabiny? Karabinów nie chce. Karabinów nie chce, przydałoby się może jedynie jakieś naboje. Ten ma, dymaniec chyba naboje. O, ten ma wszystko, to bierzemy. Naboi trzeba mi dużo. O, aha, to mi pokazuje do jakiej broni są dane naboje. Już nie ma wydymaniec więcej. Kulki. A to co to? Nie wiem, wezmę. Okej. A to co to są? Jakieś... Aha. Noże, takie wiecie, ludziska. Granaty i inne cacka. Nieźle. Naboi mam całą moc. Pod tabem wiem, że się jakoś ustawia te granaty. Aha, 5, 5, 5. Czyli chyba jak dam piątkę, to może będę umiał rzucić granat, co? Nie wiem. Nie wiem, jak się tego używa. Nieważne. Dobra, myślę, że jestem przygotowany do podróży. Muszę przemykać tam dalej gdzieś. A więc wsiadam do swojej drezyny i ruszam. Trzymajcie się, ludziska. Nie mogę wam niestety pomóc lepiej. Bo muszę mknąć. Mam misję do wykonania. Czekajcie, kuknę gdzie muszę jechać, prosto. A tory gdzie mnie prowadzą? A tory mnie prowadzą w prawo. Tam jakiś kurwa ciulas. Myśli, że jest twardy. Jeszcze ma jakieś pytania? Czy już po prostu się poddał? Latareczkę zapalamy. Gdzie jest ten przełącznik drogi? Tu. Co tam się dzieje do chuja pana? Tu będzie niezłe piekło, powiem wam, a ja mam jechać prosto, tak? Poczekajcie, sprawdzę jeszcze raz tą mapę. Tu jest, patrzcie. Okej. Pojechałem go pięknie. Co tam pierdoli? Niech sobie nie myślą, że... Wiecie, będzie im łatwo. Tu moja drezynka wspaniała. Jakiś snajper się tutaj znalazł. Poczekajcie, dajcie mi... Dajcie mi inną broń. Widzieliście, jak kula pięknie przeszyła przed chwileczką powietrze? Z czym tam ryja? No co, to nic nie ma? Rzezi mieszek? Nakrył się nogami. Nie zdąży do mnie strzelić. A teraz chybił. I co mu z tego przyszło? Dobra, obsępimy troszkę ich. Gdzieś tutaj kogoś zabiłem. Fu, muchy. Nie cierpię much. Tutaj ktoś był na tym, o. Właśnie na tym sprzęcie, ubity jak pies.
Już nic nie ma. Ci. Tych już obsępiłem. Dobra, wsiadam do mojej drezyny i mknę dalej. Poradźcie go. Jeszcze coś, kolego. Tylko już ubiłem, na ziemi leży. Leży jego ścierwo. Kolejny. To my sobie, kurwa, poczekajcie za sprzęciel w ogóle. To jest taka jedna strzałowa, wiecie. Pokażcie, jak ona strzela. Aha, dwa. Aha, ta jest nawet lepsza może od mojej. Bierzemy. Jep, słońce mnie zaczęło razić. Znaczy w życiu... w życiu normalnym, nie w grze. O fuck, tam się da przedrzeć? Nie. Ależ tu jest masakra. No nie, miłe jest to, co to słońce wyprawia. Jak ja tutaj wszedłem? Kurde, ale mnie razi. Nie wyjdę teraz tam przez to. Gdzie jest wyjście z tego jebanego pociągu? O, nic nie widzę. Zdawało mi się, że gdzieś tutaj, ale... chyba się mylę. Aaaa! Troszeczkę się zagubiłem, o, przez te pańczyny właśnie muszę przejść. Ja pierdziel, nie wierzycie, jak mi świeci słońce na monitor. To jest koniec pociągu. Gdzie jest moja drezyna, bo troszeczkę się zagubiłem. Noże dwa. Jest moja drezyna, dobra. Poczekajcie, momencik, poczekajcie. Ja tylko sobie spróbuję tutaj coś z tym słońcem wykombinować. A, nic nie wykombinuję, bo roletę mam niby opuszczoną, dobra. Skakuję do swojej drezynki i pomykamy dalej. Fajnie, mam teraz taki celownik podczerwony. Wyskakuj szybciej z tej drezyny, zanim mnie, że tak powiem, poszatkują. Padł? Chyba padł. Padł, dobra. Tego... co ty, pojebało cię, gościu? Troszeczkę zadarłeś mnie z tą osobą, z którą trzeba zadzierać. Mało nie dostałeś w łeb ode mnie. Nie wiem, poczekaj, czy cię rozwierzyć, czy nie rozwierzyć. Zaraz cię rozwierzę, tylko zobaczę, co tu jest grane. Nie ufam nikomu póki co. Bo już jeden mnie wykorzystał, a potem chciał mnie zabić, Paweł. Kurwa, rozwiążę cię, chłopie. Ale jak wykonasz jakieś złe ruchy, to nie żyjesz. Наших угнали все. Детишек, женщин. Кто живой остался? Я сейчас. Я отгоню дрезину. No, dobrze, dobrze, dobrze czynisz. Przesuń właśnie wagon. Bo ja muszę przejechać. У них там ловушка. Я знаю, они говорили. На технической. Так что ты не спеша, да? Не спеша. Patrz, jak tu wszystko jest fajnie zrobione. Przesunie mi wagon i będę mógł jechać. Ciekawe, czy będzie chciał się ze mną zabrać, czy będzie chciał najprawdopodobniej wrócić do swoich, co? Ciul, zrobiło się ludziska 14:30, ale głodny jestem jak lew. Dziękuję, brat, dziękuję.
Odpocznij, odpocznij, żeby cię tu tylko nie pochlastali. Czekajcie, bo tu jest trup, a jak jest trup? To są naboje. Akurat tutaj nie ma naboi. Co mi, latarka się wyczerpała? Tego się nie da podładować. Chciałem tutaj też sobie zwiększyć moc światła, jednakże nie umiałem już tutaj podładować żadnych akumulatorków. Kurwa. Ale to będzie młodzka ludziska. Muszę wyskoczyć z mojego pojaździku. Żebym tutaj zaraz nie zginął. Dobra, na razie żyję. Dawać latarkę, bo nic nie widzę. Gdzie jest ten pacan, którego tutaj przed chwilą ubiłem? O, właśnie, witaj. Dobra. Mam 6 kulek w magazynku. Gdzie on jest? Gdzie ten wydymaniec, który do mnie strzela? Ciul maskę! Co ja G nacisnąłem bez jaj? A, bo tylko zmieniłem maskę, dobra. Na bliski kontakt jest lepsza strzelba. Na dalszy kontakt jest lepsze coś takiego. Spokojnie, sorry, że mało mówię, jednakże widzicie, jaka tutaj jest napierdzielanka. Bardzo wielu przeciwników, o tam, patrzcie, jaki zaszył. Okej, okay, jednego mniej. Niech wyjdzie, niech wyjdzie, niech wyjdzie. Jak tam przejść, poczekaj ta. Gdybym umiał, to bym mu granatę tam wjebał. Troszeczkę za bardzo wypuściłem się w przód chyba. A, tam się wchodzi, dobra. Okej, przeładowanie, przeładowanie. Przeładowanie. Coś na bliski kontakt muszę mieć teraz. Naprawić latarkę. Obsępić tego typa. Wejść tu, obsępić tego. Ale ich tutaj jest, co? Masakra. Czekajcie, trzeba tutaj wszystko dobrze zeksplorować, żeby nic nie zostawić. Bo wszystko nam się może przydać w dalszej bitwie, w dalszej módce. Tutaj zbytnio już nic nie ma chyba. Fuck. Skoro on do mnie strzelił.
Wracamy. Aha, dobra, to już po nim. Zaraz tamtych z drugiej strony też wydoję, bo tędy sobie tam wejdę. O, ten ma fajny dosyć sprzęt chyba, co? Weźmiemy sobie? Dobrze. Oj, się tutaj zagadałem. Gdzie jest ten sprzęt od tego typa? O, fajny, ne? Dobra, biorę go. Jeden, przeładowanie. Trzy, przeładowanie. Dwa, przeładowanie. Dobra, jestem gotów. Zobaczymy, cóż warta jest ta spluwa. Jo, granatalia. Dobra, chuj z tym granatem. Jak teraz wyglądasz? I co po tobie, brachu? Teraz biorę coś, co będzie napierdzielało o wiele mocniej. Coś, co czujesz na swojej dupie. Ten tu tylko ma jakiś z tłumikiem sprzęt. Już chyba tutaj wszystkich, że tak powiem, pojechałem. A jak ktoś przeżył jeszcze, to zaraz zdechnie jak pies. Mają tu coś ciekawego? Poczekajcie. O, to lubię. Apteczki, jednakże nic tam nie ma. To do góry, do góry, do góry. To przełączymy. Nie wiem, co to mi da, ale zawsze trzeba przełączać te przełączniki. I mogę chyba wskakiwać do swojej drezyny, bo zrobił się sejwik. Dobra, ludzisko, a myślę, że jest to dobry moment, żeby zasejwować grę, skoro zrobił się save. Znaczy nie żeby zasejwować, tylko żeby skończyć grę. Trzymajcie się, był z wami Adi i był to kolejny odcinek Metro Last Light. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej serii. Siemaneczko, pa pa. I tak dalej.